Badanie okulistyczne możemy rozdzielić na, powiedzmy, dwa lub trzy etapy. Najpierw musimy zbadać ostrość, zbadać w dioptrię i zbadać ostrość wzroku. Na przykład badamy, że pacjent ma, powiedzmy, jest, ma krótkowzroczność, dwie dioptrie oraz jedną dioptrię astygmatyzmu i zakładając te wartości pacjentowi, odczytujemy, że pacjent w nich widzi 100%. To jest tak zwana ostrość wzroku. Potem oglądamy oko pacjenta, przedni odcinek oka na lampie szczelinowej. Oglądamy tutaj rogówkę, tęczówkę, e, e, naturalną soczewkę i potem odsyłamy pacjenta u nas w klinice do poczekalni, gdzie zostają zakroplone jego oczy. E, oczy zakrapla się z tego powodu, żeby poszerzyć źrenicę. Jak już jest poszerzona, znowu oglądamy pacjenta na lampie szczelinowej, patrząc się na jego y, całą y, naturalną soczewkę, patrzymy się na ciało szkliste i oglądamy dokładnie jego siatkówkę, nerw wzrokowy. Jego arterie, jego żyły na siatkówce, i wtedy, jeżeli wszystko jest w normie, nie potrzebujemy dodatkowej diagnostyki. Jeżeli zauważymy, czy jeżeli dany odcinek oka nas bardziej interesuje, czy jeżeli podejrzewamy na przykład, że plamka ma jakiś problem, to wtedy możemy do, wykonać dodatkowe badania albo możemy zrobić zdjęcie wysokorozdzielcze siatkówki lub no, możemy wykonać badanie, które się nazywa OCT lub jeszcze wracając do przedniego odcinka oka do rogówki możemy wykonać tomografię rogówki, gdzie możemy dokładnie tak samo zbadać trójwymiarowo rogówkę. Oczywiście jest to tylko kilka badań diagnostycznych, których, które teraz omówiłem. Takich badań diagnostycznych jest o wiele więcej i tutaj wszystko w zależności, gdzie wykryliśmy jakąś patologię lub gdzie mamy jakieś podejrzenie. Zgodnie z podejrzeniem, można wykonać dodatkową diagnostykę, aby dojść do odpowiedniej diagnozy. Dlatego jest to badanie kompleksowe. W większości przypadków badamy zdrowe oczy, znajdując potem mamy bardzo częste choroby, które są związane np. z zaćmą, z plamką, z jaskrą. I potem mamy choroby, które są o wiele bardziej rzadkie. Przy takich chorobach może być nawet potrzebna analiza genetyczna danej osoby.